Jak się pani nazywa? Joela Łodzyński. Ile pani lat? 93. Kiedy pani przyjechała do Ameryki? Dawno temu? Nie. Nas Niemcy przywieźli. Niemcy. Na pracę. Ja byłam w Austrii. Ciężko pracowałam. Z potem, jak się wojna skończyła, zabrali nas. No. Ja. Gdzie zabrali? Proszę? Gdzie zabrali? Zabrali do Italii. Z Italii przyjechali do Anglii z powrotem. Przyjechali tutaj. Bo mój mąż w wojnie. Ja. W II wojnie światowej. Ja. Walczył, tak? Tak. I wraz z mężem przyjechała pani do Ameryki. Tak. Po wojnie, kilka lat po wojnie. Po wojnie. Tak? Tak. Dobrze. Bardzo silną tradycją jest, pani Joanno, Wigilia. Czy u pani w domu była Wigilia? Proszę? Czy była u pani w domu Wigilia? Wigilia? Wigilia. O, oh, je. Yeah. Była, gotowała pani potrawy i tak. O, kruski z makiem, pierogi. O. My zawsze szli na Wigilię do kościoła. Z jakiej pani z parafii? Do polskiego kościoła do pani? Do kościoła w Polsce. Piękny kościół, klasztor. A tutaj w Ameryce? A tutaj w Ameryce świętego Szczepana było. Pod tym. A pasterka była u Szczepana? Tak. Chodziła pani z mężem i z dziećmi, tak? Dzieci chodzili na religię, do komunii. A czy pani mówiła sąsiadom, że pani jest Polką? Tak. Czy lubiła pani gotować w domu? Nie, ja zawsze gotowałam. Ja nigdy nie kupowałam, zawsze miałam. A czy polskie potrawy, czy tylko tutaj takie? O, różne rzeczy. A co najbardziej lubię w domu? Pierogi, kartofle. Dobrze, a jakieś zupy? Takie? Zupy, obojętnie jak groch, kapusta. Wszystko co polskie, takie tradycyjne jedzenie. Tak? Tak. Dobrze. Tak. Czy ma pani dzieci? Tak, mam córkę i mam syna. Syn tutaj niedaleko mieszka. Nie? Dobrze. Józef. A córka Tereska dalej. Dalej. Nie? Czy rozmawiała pani z dziećmi po polsku? Po polsku, dzieci tak. Wiedzą, że są Polakami? Tak, tak. Oni umieją. Umieją mówić po polsku. Chodzili do katolickiej szkoły. Czy była pani kiedyś w Polsce? A ja byłam tylko raz. Tylko raz. Nie. To bardzo daleko. I wszystkie to. A jaki pani pamięta obraz ostatni polski? O, my mieli piękny kościół. I ten kościół, tak jak Częstochowie się odsuł i śpiewał. A my śpiewali. Nie opuszczaj nas, Matko, nie opuszczaj. Pięknie. Nie. To zaśpiewajmy teraz coś dla naszej, dla Maryi, dobrze? Serdeczna Matko. Nie. Pani Joanno, zaśpiewajmy. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi. Niech cię płacie, do litości zbudzi. Wygnańcy jedni do ciebie połamy. Zlituj się, zlituj, niech się nie połamy. Jestem dumna, że jestem Polką,
I tak.